Witam wszystkich serdecznie, ja nazywam się Kapelutek i oto kolejne omówienie rozdziału. Zostawcie co chcecie, potrzebne linki w opisie i zaczynamy! A więc, w historyjce okładkowej Germa spotyka Cezara, który nie zdołał uciec z terytorium Big Mom. I teraz ciekawym pytaniem jest, czy Queen wystrzelony przez Sanjiego w Siną Dal nie wyląduje może na statkach Germy? Czyżby Oda szykował powoli powrót Mads? Zobaczymy. Jakby ktoś nie wiedział, to Mads to zespół składający się z Juda, Cezara i Queena, który pracował lata temu dla doktora Vegapunka. Przechodzimy do Gorosei, którzy omawiają porażkę Kaido i Big Mom, mówią, że nie da się ukryć tak dużego faktu, jednocześnie dodają, że skoro Zunisza sobie poszła i Wano nie otworzyło granic, to nie mogą zrobić najazdu. No właśnie, chyba powinno być na odwrót, ponieważ Wielkiego Osłonia Strażnika już nie ma w pobliżu. Może ze względów PR-owych tego nie robią, gdyż otwarcie granic kraju siłą może źle wyglądać w gazetach. No dobra, ale Gorosei pytają wystraszonego agenta CP0, czy złapał Robin. Ten odpowiada, iż tak. Nie wiem czemu kłamie, dupy mu to i tak nie uratuje, bo zawalił swoją misję. Chłop tylko agonię swoją wydłużył. Potem siły rządowe dostają polecenie, by nie wpływać na Wano. Narrator rozpoczyna kwestię, że po 20 latach klan Kozuki i ich rebelia ostatecznie wygrali. Dobra zmiana Kaido i Orochiego przegrała. Startuje dialog między Hawkinsem i Drake'iem, Basil odgaduje, że X-Drake jest z marynarki i po krótkiej rozmowie dowiadujemy się, że ten 1% na przetrwanie dotyczył nie wcale Drake'a, tylko właśnie Hawkinsa. I teraz pytanie, czy na tym kadrze on został po prostu znokautowany, czy faktycznie umarł. Fandom cały czas prowadzi w tym temacie dyskusję. W stolicy zmienia się nauczyciel od historii. Nie będziesz propagandy wśród młodych ludzi, mamo od razu reformuje szkolnictwo, teraz będzie nauczanie, że Oden jednak był dobry. Wątek trochę Imo zmarnowany, bo 20 lat to okres, w którym faktycznie mogło wyrosnąć pokolenie, które jest po stronie Kaido i Orochiego. Jednakże Oda pokazuje tylko tę stronę mieszkańców, która sympatyzuje z rodem Kozuki, jednak mniejsza. Mieszkańcy kraju dowiadują się, że Komurasaki to dziecko Dena, Kawamatsu cały czas był w kraju, szef Kyoshiro to cały czas był Denjiro i tak dalej. Ogólnie są zaszokowani tym wszystkim i cieszą się, że samuraje Odena z cienia ich ochraniali. Słyszą również o niejakim Joy Boyu, który pokonał Kaido. Całe jedzenie jest rozdawane, w końcu większość krajów głodowała, no i generalnie cała ta sytuacja powoduje, że Luffy się popularyzuje pod ksywką Joy Boy, co nie będzie rządowi na rękę, gdyż to zapewne poleci prędzej czy później w cały świat. Mamy pierwsze oficjalne zgony tej wojny, Ashura, Doji i Izo nie żyją. Fajnie, że mamy jakieś straty, ale trochę te zgony takie bezklimatyczne, off panel i bez uroczystych pogrzebów. No i brak większych reakcji ze strony Kiku czy Marco na zgon Izo. Chodźmy jednak dalej, Onimaru powraca i w sumie tyle. Postacie rozmawiają sobie o przeżyciach i tak dalej. Oficjalnie Luffy i Zoro wstają, Luffy chce mięso, a Zoro wódki niczym prawdziwy Polak. Wszyscy są szczęśliwi, że oni wstali i oboje nie rozpoznają na początku Momonosuke. Nie dowierzają, że faktycznie dojrzał. Oda dostarczył nam fajny gag, że Momo chciał przytulić się do Nami, jednak został brutalnie potraktowany. Brook i Sanji z niego cisną bekę, że witamy w świecie dorosłych. Co ciekawe, dwa razy zostało już podkreślone w tym rozdziale, że Momo nic nie boli. Jednak owoc smoka robi swoje. Yamato kpi z talerza na głowie Momo i dowiadujemy się, że Yamato złożyła przysięgę, iż nic nie zje do czasu, kiedy Luffy nie wstanie. Tato ma silną siłę woli. Dobra, Hiori się chwali tym, że wyczyściła Zoro ciało, lecz Sanji jest o to zazdrosny i Glon przypomina sobie o swojej obietnicy, żeby zabić Sanjiego, więc zaczęli się bić. W międzyczasie padła propozycja, by iść do łaźni.
Yamato chce być jak Oden, to poszła do męskiej łaźni. Sanji lubi to, Momonosuke oczywiście na to jest w szoku. Jak i faceci, jak i kobiety świętują, cieszą się, gadają o dupie marynie itp. Widzimy natomiast, że Usopp i Franki ponaprawiali statki oraz generała Frankiego. Killer i Beppo złapali podjarkę, widząc wielkiego robota. Widać, iż Killer jest tą ludzką stroną Kida, który mówi, żeby się nie spoufalać, i wywiązuje się rozmowa z Lowem na temat tego, że nie wiadomo, jakie informacje zwano wyciekły. Obie załogi jarają się na myśl, jak wielkie nagrody będą ich kapitanów. Pojawia się natomiast Apu z Ambersem i muzyk mówi, że to on wypuścił wszelakie informacje do gazet. Apu hajpuje nowe nagrody, po czym dodaje, że Kid, Law i Luffy są ogłoszeni nowymi imperatorami. Rozdział kończymy cieniem Green Bulla, czyli trzeciego admirała, który sobie lata z kwiatkiem na plecach na tle kraju Wano. Czyli wszystkie teorie z tym, że odżywia się on przy pomocy fotosyntezy, mogą mieć rację bytu. Być może jest on na misji szpiegowskiej, gdyż Sakazuki rozkazuje mu nie robić nic pochopnego. Rozdział bardzo mięsisty, ale i bardzo przegadany. Nie licząc tego, że kwestia Hawkinsa i Drake'a była dla mnie rozczarowaniem, ponieważ Oda zaczął wątek tego 1% i długo go nie było, i to wygląda teraz, jakby sobie nagle o nim przypomniał, to jednak chapter bardzo fajnie się czytało. Na coś tam jeszcze ponarzekałem, jednakże naprawdę wszystko solidnie w tym tygodniu wyglądało. Ode mnie 9 na 10. No i najważniejsza kwestia, gdzie jest Robin? Nie było jej przez cały rozdział nigdzie. Wątpię, żeby ją porwali, ponieważ nikt się o nią nie martwił, ani nie zapytał, gdzie jest. Dla mnie jedyną na tą chwilę logiczną odpowiedzią jest to, że bada poneglyfy. Czyta te skopiowane przez Brooka z Whole Cake Island oraz te znalezione na Wano. No i drugą, ale mniej ciekawą kwestią jest to, co się stało z piratami Bestii. Tydzień, z tego co pamiętam, trwał timeskip i co? Nadal leżą na Onigashimie? Hawkins i Drake także? Mam nadzieję, że Oda to w przyszłym rozdziale wyjaśni. Więc cóż, ja byłem Kapelusznik, piszcie co wy sądzicie o tym rozdziale, zostawcie co tam chcecie i do zobaczenia w następnych materiałach.